Więc jeszcze raz witam Państwa serdecznie na uroczystej 16. gali stypendialnej Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w Olsztynie. Nazywam się Joanna Rogowska, jestem koordynatorką Fundacji. Jak zawsze z największą przyjemnością poprowadzę dzisiejszą galę. Przede wszystkim witam tegorocznych stypendystów, tak liczną grupę. Tak licznej grupy już dawno nie widzieliśmy, jak jest w tym roku, także witamy ich serdecznie. Dziękuję oczywiście za przybycie wszystkim zaproszonym gościom, członkom Rady i Zarządu Fundacji, Komisji Kwalifikacyjnej i Rewizyjnej, przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Witam oczywiście Panią Starostę serdecznie, Pana Wicestarostę, Radnych Powiatów, Burmistrzów, Wójtów i przedstawicieli gmin, z których pochodzą nasi stypendyści. Bardzo serdecznie witam wszystkich rodziców, bliskich i znajomych naszych beneficjentów, tak jak i wszystkich sympatyków naszej fundacji. No to proszę Państwa, zaczynamy. I na wstępie zapraszam na występ naszej tegorocznej stypendystki stypendium artystycznego. Dominika Bianka-Chwyczko to studentka pierwszego roku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek praca socjalna. To czterokrotna zwycięzczyni w turnieju Warmia Power, zwycięzczyni na ogólnopolskim turnieju tańca Pucharu Burmistrza Olsztynka, zwycięzczyni w ogólnopolskim turnieju tańca w Ostródzie. Swoimi występami i darem nauczania tańca wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dominika Bianka-Chwyczko reprezentuje gminę Stawiguda. Dominiko, zapraszam. Ogromne brawa. Thank you.
Państwu, że to były elementy rockingu, popingu i hip-hopu. Także bardzo Dominice dziękujemy. Przypominam, że Dominika reprezentuje gminę Stary Duda. Bardzo proszę jeszcze raz o gorące brawa. Teraz poproszę przewodniczącą Rady naszej Fundacji w osobie pani starosty powiatu oślińskiego, panią Małgorzatę Kryziak, o zabranie głosu i kilka słów. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zostały już przez panią Jasię wymienieni goście, którzy są z nami, przedstawiciele samorządów, wójtowie, burmistrzowie, są rodzice, opiekunowie, wasi znajomi, przyjaciele. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna osoba, która nie została przedstawiona. Osoba, dzięki której możemy się spotykać na takich imprezach jak ta. Jest to osoba, która dawno, dawno temu, a może zupełnie niedawno, zależy jak na to spojrzeć, wpadła na cudowny pomysł, ażeby docenić młodzież, która żyje, mieszka i reprezentuje nasz powiat olsztyński. Bardzo bym prosiła, żebyśmy wszyscy przywitali ją wielkimi brawami. Jest to pan Adam Sierzkutowski, pierwszy starosta. Jest z nami pani Elżbieta Filińska-Wołodźko, która zespół z panem Adamem zapoczątkowali działalność Funduszu Ziemi Olsztyńskiej. Witam państwa bardzo serdecznie, ale przede wszystkim witam was, kochana młodzieży. Bardzo się cieszę, że możemy się co roku spotykać. Gala stypendialna to jedna z cieplejszych i radośniejszych imprez, jakie odbywają się w powiecie olsztyńskim. Cieszę się, że za chwileczkę będziemy mogli was poznać i zapoznać się z waszymi osiągnięciami. Przede wszystkim wam gratuluję. Gratuluję wam sukcesu. Gratuluję wam samozaparcia i pracy, jaką wkładacie w to, co robicie. Mam nadzieję, że stypendium, które dzisiaj otrzymacie, pozwoli wam chociaż w części spełnić wasze marzenia. I życzę wam również, żebyście zawsze szli prostą drogą, z podniesioną głową, do celów, jakie sobie w życiu będziecie wyznaczać. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. A teraz chcę wam przedstawić naszego prezesa zarządu naszej fundacji, pan Paweł Jarząbek. Dzień dobry, droga młodzieży. Szanowni państwo, rodzice, zaproszeni goście. Debiutuję dzisiaj w tej roli. Tak sobie myślałem, siedząc w pierwszym rzędzie, że w mojej dotychczasowej karierze zawodowej bywało tak, że byłem na miejscu pani Joasi, prowadziłem galę. Nie wiem, czy nie pierwszy raz jestem kimś w rodzaju VIP-a i mam dużą prawdę. A mówiąc poważnie, jestem zaszczycony, że w tej roli mogę tutaj dzisiaj znajdować i absolutnie zachwycił mnie widok młodzieży tak liczny, który dzisiaj tutaj, że tak powiem, występuje. Szanowni państwo, żeby nie przedłużać, pani starosta powiedziała młodzieży to, co najważniejsze, żeby iść przez życie z podniesioną głową i pamiętać o celu, który sobie wytyczyliście. Tutaj nic dodać, nic ująć. Ja mogę jako prezes fundacji zapewnić, że tak długo, jak będę pracował na tym stanowisku, czy będę pełnił to stanowisko, będę się mocno starał, żeby było co dzielić, tak, żeby fundusze, które są przyznane na stypendia, były no, coraz większe. Oczywiście tutaj muszę gorąco podziękować, pochylić się, trzeba sobie to jasno uświadomić, że gdyby nie starostwo, cały program stypendialny by nie istniał po prostu, dlatego że grubo ponad 90% środków pochodzi ze starostwa. Wierzę w to mocno, że kolejna Rada Powiatu, kolejna pani starosta, czy pan starosta, zobaczymy co z tego wszystkiego, jak to wyjdzie, pochyli się nad naszym problemem, czy też nie problemem, lecz sprawą stypendialną, sprawą funduszu, z pełną życzliwością, że cały program zapoczątkowany przed laty przez pana starostę Sierzputowskiego, kontynuowany przez kolejnych starostów, dzisiaj przez panią starostę Kryziak, będzie kontynuowany. A ja będę się starał, żeby dorzucać do tej kwoty
jakieś kolejne sumy dzięki darczyńcom w poszczególnych gminach. I ja wiem, że może to nie jest najlepsza okazja, żeby o tym mówić, ale w zasadzie jedna z nielicznych. I poza tym dzisiaj wszyscy się na wszystko godzą. Dlatego bardzo proszę przedstawicieli gmin, którzy dzisiaj są tutaj obecni, bez względu na to, czy będą Państwo w kolejnych radach gmin, czy będą Państwo pełnili funkcję wójtów i burmistrzów, czy nie, ale byście byli przychylni i byście pamiętali o naszej fundacji wtedy, kiedy ja się pojawię po wyborach, po kolei w każdej gminie, a się pojawię i będę prosił o lepszą współpracę. Dosyć już tego marudzenia. Jeszcze raz serdecznie gratuluję bohaterom dzisiejszej uroczystości. Bardzo gorąco gratuluję rodzicom takich dzieci i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pan prezes wspomniał tutaj o Was i o rodzicach i o przedstawicielach gminy, ale jeszcze troszeczkę więcej powiem Wam o fundacji, bo na pewno już wszystko wiecie, ale może tutaj gościom przytoczę troszeczkę naszej historii. W 2002 roku właśnie z inicjatywy ówczesnego starosty powiatu olsztyńskiego, tak jak pani starosta mówiła, pana Adama Sieszkutowskiego, pani Elżbiety Bilińskiej-Wołoćko, pana Marka Borowskiego, jak i gminy Dobre Miasto, Olsztynek, Purda, Fundacji Dzieciom Rolników w Jankowie, Stowarzyszeniu Talent w Dobrym Mieście, Dzieciom Wiejskich w Jankowie, Nasza Gmina w Jankowie, Towarzystwu Przyjaciół Olsztynka powstała nasza fundacja. Pan Adam jest dziś z nami, jak już wiecie. Zaszczycił nas swoją obecnością, więc jeszcze raz powitajmy go ogromnymi brawami. I bardzo ja poproszę pana Adama o kilka słów, żeby nam powiedział coś tak bardzo mocno od siebie, ten dla was. Powitajcie jeszcze raz pana Adama. Szanowni Państwo i ci młodsi i ciut starsi, ja to, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem w 2002 roku. Dzisiaj mogę tylko wyrazić zadowolenie, że idea wspierania młodych ludzi, młodych talentów nie rozpierzchła się, że jest kontynuowana, że znajduje wsparcie. Żałuję trochę, że nie udaje się zwielokrotnić tych sum, które starostwo przeznacza na stypendia, ale to wymaga od nas wszystkich zaangażowania. To samo się nie bierze. Trzeba znajomym, rodzinom tłumaczyć, zachęcać ich. Ten 1% to niby niewiele, a przecież każdy może i nic go to nie kosztuje. Także przyłączam się do apelu pana prezesa i korzystając z tej okazji, że jeszcze mówię, też apeluję o wsparcie. Dziękuję bardzo. Dokładnie 17 stycznia 2005 roku uzyskaliśmy właśnie status organizacji pożytku publicznego, dlatego tak pana tam wspominał o tym 1%. Siedziba naszej fundacji od zawsze znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Głównym celem naszej fundacji jest wspieranie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów studiów dziennych zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego, co jak widać rokrocznie realizujemy. Obecnie pozyskujemy fundusze stypendialne, tak jak pan prezes wspomniał, przede wszystkim dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie. Realizujemy zadanie publiczne powierzone nam przez powiat. Dziękujemy za grant w tym roku za 48 tysięcy złotych. Wspierają nas również niektórzy radni powiatu olsztyńskiego i gminy Biskupiec, pani starosta Małgorzata Chyziak i pan wicestarosta powiatu olsztyńskiego Andrzej Abako, burmistrz Warszawa pan Lech Nitkowski i stali sympatycy fundacji. Z tego miejsca ja już chciałam podziękować wszystkim darczyńcom przekazującym 1% podatku na rzecz naszej fundacji. I na koniec powiem Wam tylko tyle, że naprawdę warto. Drodzy Państwo, naprawdę warto. Ja to będę dzisiaj też podkreślała przez galę i potem jeszcze na pewno powtórzę się jeszcze raz na koniec naszego spotkania.
popatrzcie na nich, naprawdę warto przekazać ten 1% i tak jak wspomniał Pan Adamowicz, przecież nas nie kosztuje. Dodam jeszcze tylko, że przewodniczącą 14-osobowej Rady Fundacji jest Pani Małgorzata Chryziak, skład zarządu Fundacji Wschodzą prezes zarządu Pan Paweł Jarząbek, członkowie Pani Danuta Jackiewicz, Pani Alicja Wąsik i Pan Marek Borowski. Pierwsze stypendia ufundowaliśmy w 2003 roku i ogółem od tego 2003 roku do dnia dzisiejszego wsparliśmy 728 stypendystów na kwotę 945 130 zł. Mamy nadzieję oczywiście, że dzięki Państwa pomocy będziemy dalej wspierać stypendiami tak cudowną, zdolną i utalentowaną młodzież naszego powiatu przez następne lata. A że właściwie ta cała gala poświęcona jest właśnie tym młodym ludziom, to teraz chciałabym Państwu przybliżyć tegorocznych stypendystów, ponieważ ta gala właśnie jest im poświęcona. Więc nadszedł czas na indywidualne gratulacje dla naszych stypendystów. Przedstawię ją bliżej Państwu naszych naukowców. Poproszę przewodniczącą Rady i Pana Prezesa o wręczenie naszym tegorocznym stypendystom listów gratulacyjnych.